Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Szanowni Państwo, serdecznie witam na kolejnym studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w zborze w Podkowie Leśnej. Temat dzisiejszego studium niezwykle ciekawy. Czy cały świat musi usłyszeć Ewangelię? Razem ze mną w studium dzisiaj biorą udział Ewa, Klaudia, Ryszard, a ja mam na imię Władysław. Chcemy Pana prosić o szczególne błogosławieństwo w czasie tego studium, abyśmy właściwie rozumieli, i poproszę Ryszarda do modlitwy. Ukochany Ojcze, proszę Cię teraz, abyś był Duchem swoim świętym w rozważaniu tej lekcji, tego studium, byśmy, Panie, mogli mówić o Tobie, jakim jesteś wspaniałym Bogiem. I proszę, daj nam mądrość w tym rozważaniu. Amen. Amen. Tak jak już wspomniałem, temat dzisiejszego studium, czy cały świat musi usłyszeć prawdę o zbawieniu, Ewangelię? Czy cały świat musi usłyszeć? Ja bym zadał inne pytanie. Czy cały świat usłyszy Ewangelię? Czy nadejdzie taki czas, kiedy cały świat usłyszy Ewangelię? Nie będzie człowieka, do którego by to poselstwo nie dotarło. Możemy zadawać sobie pytanie, jak to się stanie, dziś są warunki do tego, aby to się stało, szczególna moc Ducha Świętego i tak dalej. Zgoda. Czyli pytanie, czy cały świat usłyszy dobrą nowinę o zbawieniu? Jak uważamy? Ja bym na to pytanie odpowiedziała tekstem z Ewangelii Mateusza z 24 rozdziału, werset 14. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Świetnie. Całkowicie się z tym zgadzam. Może jaka inna myśl jest? Ja znów tu chciałem zacytować z Księgi Apokalipsy z 18 rozdziału. Potem widziałem innego anioła, wstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. Cała ziemia się rozjaśniła. No co za wspaniały czas, kiedy Ewangelia dotrze do wszystkich ludzi. Jak przypuszczamy, kiedy ten czas będzie? Ta Ewangelia już dociera, ale Jezus także powiedział te słowa: nie wrócę, dopóki wszyscy nie usłyszą o Ewangelii. Zgoda, że to będzie ten czas, kiedy Jezus Chrystus powróci na tą ziemię. Że cały świat będzie oświecony, jak czytaliśmy, tak jak i Klaudia czytała tekst biblijny, że dotrze do wszystkich. To teraz kolejne pytanie. A czy zawsze tak było i czy dzisiaj jeszcze tak jest, że Ewangelia dociera do wszystkich ludzi? Czy już wszyscy w przeszłości słyszeli, czy dzisiaj wszyscy słyszą? No bo mówimy o czasie jakimś przyszłym. To znaczy, że będzie taki czas, kiedy cała ziemia będzie Ewangelią oświecona. No a czy dzisiaj już jest? Albo w przeszłości, czy tak było? No jak uważamy? Z tego, co ja kiedyś oglądałem w telewizji, to nawet w plemionach, które nie znały Słowa Bożego, zachowywany był, jak gdyby powiedzieć, dekalog. One zostały odkryte przez naukowców i w tym plemieniu postępowano tak, jak gdyby całe te plemię znało ten zakon. Mhm. Czyli powtarzają się słowa Chrystusa, który powiedział: i wyryję wasze przykazania w waszych sercach, dam wam serce nowe, mięsiste. Tak. I nie potrzeba nawet tam misjonarzy było, ale już tam była ręka Pana. Tak, że w różny, nadzwyczajny sposób nieraz docierało, ale musimy też zgodzić się z tym, że zawsze były miliardy ludzi takich, do których Ewangelia nie docierała, nie dotarła.
Jeszcze cała ziemia nie była rozjaśniona. Nawet w czasie apostolskim, kiedy w całym basenie Morza Śródziemnego, a to wtedy był prawie traktowany jako świat, no nie dotarła. Jeszcze tyle kontynentów pozostało, do których ta Ewangelia tak w pełni nie dotarła. No i powstaje kolejne pytanie. Przepraszam, że tak pytania, ale ja wierzę, że Państwo też razem ze mną rozważacie te tematy. To co teraz będzie z tymi ludźmi, którzy nie słyszeli Ewangelii, żyli w przeszłości i Ewangelia nie dotarła? No może pomyślimy, no to w takim razie nie dotarła prawda o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, o Jego powtórnym przyjściu i wszystko inne, i prawo Boże, o których no, przed chwilą Ryszard wspominał. Co z tymi ludźmi będzie? Myślę, że oni też mogą zostać zbawieni. To znaczy, że oni też mogą być zbawieni. I bardzo dobrze, że Zbawicielem, czy tym, który będzie oceniał ich, to jest kto? No sam Bóg, miłosierny. To nie znaczy, że wszyscy będą zbawieni, ale wielu tych, do których Ewangelia nie dotarła, to jak Ryszard powiedział, jednak pewne informacje przez Ducha Świętego no, docierały. Jeszcze na ten temat może trochę porozmawiamy. Ale mamy taki ciekawy tekst, który zapisany jest w Księdze Dziejów Apostolskich, 4:12. Proszę bardzo. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Tak. Z tego tekstu wynikałoby, że zbawienie jest tylko w Chrystusie. Teraz zadajemy sobie pytanie, no a ci ludzie, którzy nie słyszeli o Jezusie Chrystusie, o zbawieniu w Jezusie Chrystusie w przeszłości, aktualnie jeszcze tacy ludzie są, czy w takim razie przekreślamy ich zbawienie, czy oni nie będą zbawieni? Jak to wygląda? No proszę bardzo. Ja pamiętam wiele, wiele lat temu rozmawiałem na tematy biblijne z pewnym młodym człowiekiem. Ja wtedy też jeszcze byłem młody. No i on tak bardzo szczerze myślał, szczerze, ale tak dość oryginalnie myślał. Ja zawsze w środę się z nim spotykałem, wieczorem siedzieliśmy, otwieraliśmy Biblię i studiowaliśmy. A on w pewnym momencie powiedział mi tak: proszę pana, niech następną środę już pan do mnie nie przychodzi. Ja myślałem, że ja go czymś zaraziłem, albo że może tam gdzieś na jakimś w czasie nabożeństwa ktoś tam nietaktownie się zachował. A on mówi: to ja wszystko rozumiem. To dlaczego mamy nie studiować? Proszę pana, bo jak ja to wszystko będę poznawał, to będę za to odpowiedzialny. Ja tak pomyślałem, no co ja biednemu mam powiedzieć teraz? I powiedziałem: a czy pan nie myślał o tym, że pan będzie odpowiadał za to, że mógł wiedzieć, a nie chciał? Chwila ciszy była. Za chwilę on mówi tak: niech pan przyszłą środę do mnie przyjdzie. Dlatego też ja się nie boję o tych ludzi, do których prawda o zbawieniu nie dotarła, nie miała warunków, aby dotrzeć. Gdzieś daleko mieszkali w jakimś miejscu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast boję się o tych ludzi, którzy mogą poznać pełnię prawdy o zbawieniu, a wyglądają jak ludzie, którzy są przy cysternie z wodą albo przy źródle z wodą, a umierają z pragnienia. I dlatego ja nie boję się o tych ludzi, do których prawda nie dotarła, ale są, Bóg wie, są szczerego serca, że gdyby dotarła, to zaakceptują. Albo tyle, ile przez Ducha Świętego tam do nich dociera, to tyle przyjmują, z entuzjazmem przyjmują.
I dlatego też na podstawie wielu słów, które jeszcze będziemy czytać, no, możemy przekonać się, i Słowo Boże mówi, że do tych ludzi, do których prawda o zbawieniu nie dotarła, a jednak no, Pismo Święte zalicza ich do grona zbawionych. Jak otwieramy Słowo Boże, to możemy wiele takich wierszy czytać, że tak pięknie o nich jest powiedziane w Piśmie Świętym, to znaczy Duch Święty się wypowiada, Bóg się wypowiada i wypowiada się, że oni będą zbawieni jak najbardziej. No jakie tutaj postacie, ich wiele moglibyśmy wymienić, jakie tu postacie były, wymienione są. To już od Abrahama było powiedziane, że z jednego pnia my żeśmy się zrodzili i tak poprzez wszystkie koleje. Ale wracając, Władysław, do tego, co przed chwilą, przedtem żeśmy rozmawiali o imieniu Pana Boga, o imieniu, że jedynie w Jezusie jesteśmy zbawieni. Tak. Ale czy wszystkie ugrupowania kościelne twierdzą, że tylko przez Jezusa jesteśmy zbawieni? Niektóre są takie, które twierdzą, że przez Maryję jesteśmy zbawieni, że Maryja nas wyprowadzi, że ona jest zbawicielką. Tak. I chodzi mi o to, że kto za to będzie odpowiadał? Kto będzie odpowiadał za tych ludzi szczerze oddających, tak jak powiedziałeś, swoje serce, ufającym w Boga, kochającym, ale jednak odrzucającym Chrystusa, a mówiącym, że zbawicielem jest Maryja? Mamy nasz kraj polski i wiemy, że w naszym kraju jest większy nacisk na Maryję jak Chrystusa Zbawiciela. A Słowo Boże mówi, nie ma innego imienia. Jedyne jest Jezus Chrystus dane. Dobrze to, co na początku już powiedziałem, że Zbawicielem, sędzią jest Bóg. I Jemu te sprawy pozostawiamy, ale na podstawie Słowa Bożego wiemy też jedno, że zbawienie jest zawsze przez Chrystusa. Nawet ludzie, którzy nie słyszeli o Jezusie Chrystusie, ale są szczerego serca, będą zbawieni przez kogo? Albo dzięki komu? Dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. Tak. Także nie ma w nikim zbawienia, że są, którzy słyszeli pełnię prawdy, są tacy, którzy nie słyszeli pełnię prawdy, ale jedna i druga grupa będzie zbawiona tylko przez zasługi Jezusa Chrystusa. I w Słowie Bożym mamy takie przykłady tutaj piękne podane, że była Rahab, powiedziane jest no, w Słowie Bożym, Rahab, która niemoralne życie prowadziła, ale jest powiedziane o jej zbawieniu, nawet w genealogii Jezusa później się znalazła. Jest Babilon. Jezus Chrystus powiedział, że mam jeszcze inne owce, które nie są z tej owczarni. Miał na myśli jaką owczarnię? No kto był w Starym Testamencie ludem Bożym? Izrael. No Izrael był, tak jest. A Chrystus powiedział, ale ja jakby poza Izraelem mam też owce i oni też muszą usłyszeć albo też muszą być zbawieni. I wiele innych tekstów tutaj możemy głosić. To w związku z tym może pojawić się kolejne pytanie. To jeżeli nawet ludzie, którzy nie słyszeli Ewangelii, pełnej Ewangelii, o Jezusie, o Jego zbawieniu, o Jego powtórnym przyjściu i tak dalej, a będą w gronie według Słowa Bożego zbawionych, to może po co głosić? Dlatego, że dostaliśmy taki nakaz, można powiedzieć, tak, żeby głosić. To, że jeśli do kogoś nie ma możliwości dotarcia z Ewangelią, jest to inna sprawa. Jeśli mamy taką możliwość, albo jeśli ktoś ma możliwość poznać, tak jak już było powiedziane, to wtedy jesteśmy za to odpowiedzialni. Tak? Mamy zrobić wszystko, żeby jak największa ilość osób dowiedziała się o tej Ewangelii. A no, co będzie dalej, to już jakby sprawa Ducha Świętego. Tak? Oczywiście, tak jest. I dlatego musimy pamiętać o tym, że o wiele szczęśliwsi są ludzie tacy, którzy pełnię prawdy
dowiedzieli się o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, słyszeli naocznie, mogli to zaakceptować i zaakceptowali, przyjęli. Wiedzą nawet prawdę, że tak jak Chrystus zmartwychwstał, wszyscy, którzy przyjmują dar zbawienia, też będą zbudzeni. Chyba nie jest to takie szczęśliwsze życie, jeżeli ta pełnia prawdy dotrze, oczywiście. I dlatego też jesteśmy powołani, znając tą prawdę, znając to światło, abyśmy przekazywali innym ludziom, no i uszczęśliwiali ich znajomością prawdy o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. I ja cieszę się z tego, że na podstawie Słowa Bożego w tym ostatnim, końcowym etapie przed powtórnym przyjściem, chociaż dnia ani godziny nie znamy, ale wiemy, że ten czas nadchodzi, że wszyscy, cały świat usłyszy. Oczywiście jedni przyjmą, a będą tacy, którzy odrzucą. Tak. Jeżeli ktoś słyszy prawdę o zbawieniu, odrzuca, no to tym samym odrzuca co? No ratunek. Jest tak, jakbyśmy no taki prosty przykład wzięli. Jesteśmy na głębokiej wodzie, to teraz latem tak niestety często się zdarza, no i ktoś jest i tonie, i łódką podjadą, czy jakiś inny sposób, a on ten ratunek odrzuca. No to tonie. No to kto jest winien temu, że niestety ginie? Dlatego, że odrzucił ratunek. Dlatego jest bardzo ważne, abyśmy tym ratunkiem, albo ten ratunek, którym nam niebo syła i chce użyć nas do głoszenia, abyśmy nie gardzili. Przyjmowali oczywiście ten ratunek. Ale są, drodzy Państwo, są różne poglądy. Między innymi jest tak zwany uniwersalizm. Co to znaczy uniwersalizm? Że wszyscy ludzie na świecie co? Będą zbawieni. Wszyscy będą zbawieni, tak. Pluralizm. Że obojętnie jak wierzę, w co wierzę, chociaż mam szansę usłyszeć pełnię prawdy, ale tak po swojemu ja chcę wierzyć. I że obojętnie jak wierzę, to i tak mam zagwarantowane życie wieczne. Mam na myśli tych, do których Ewangelia dociera. I dlatego według Słowa Bożego nie ma uniwersalizmu. To znaczy, że wszyscy ludzie na świecie będą zbawieni. Nie ma pluralizmu, tak jak to się mówi, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Że obojętnie jaką drogą pójdę, to i tak do Boga dojdę. Może są tacy ludzie, którzy prawdy nie usłyszeli, na swój sposób wierzą, to jest inny temat. Ale jak dociera do nich Ewangelia, do zbawienia jest jedna droga. Czytaliśmy ten piękny tekst. Nie ma innego imienia danego ludziom, przez które byśmy mogli być zbawieni. Bo jedynie Jezus Chrystus zapłacił cenę. Jedynie Jezus Chrystus zbawia. Jedynie Jezus Chrystus pragnie przyjść i zabrać nas do Królestwa swojego wiecznego. Jakie mamy dowody Pisma Świętego, że jednak tu w tym wypadku, jeżeli do kogoś nie dotarło poselstwo, a jest według Boga, który zna wszystko, jest szczerego serca i tylko tyle światła, ile do niego dotrze, on przyjmuje, to jakie mamy dowody z Pisma Świętego, że jednak uniwersalizmu, w sensie, że każdy człowiek będzie zbawiony, pluralizmu, że nieważne jak będę wierzył, jeżeli mam, jeszcze raz podkreślam, szansę usłyszeć tą prawdę. Jakie mamy teksty biblijne, które mówią nam o tym zbawieniu? No, ale może przeczytajmy, bo to jest tak ważna rzecz,
że warto, aby nam Słowo Boże odpowiedziało. Na przykład Ewangelia na 14 rozdział 6 wiersz. Proszę bardzo. Odpowiedział mu Jezus: ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Tak jest. Wspaniały tekst. Jam jest ta droga, prawda i żywot. Nie ma innej drogi do zbawienia. Jest droga do zbawienia tylko przez Jezusa Chrystusa. Już nie będziemy powtarzać, chyba że ta pełnia prawdy nie dotarła. Tak jest. Ja bym jeszcze przeczytała tekst z Ewangelii Mateusza z 7 rozdziału. Tak. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Tak. Czyli też mamy tutaj dwie grupy ludzi. Jedni, którzy znajdują tą drogę dla żywota, a drudzy, którzy niestety idą drogą na śmierć. Więc to też jest potwierdzenie tego, że nie wszyscy i nie zawsze będą zbawieni, tak? Ale jest podkreślony wybór. Tak. Także wybieramy albo jedną, albo drugą. Tak jest. I w tym wypadku już piękne teksty zostały przeczytane. Może jeszcze z Księgi Ale Daniela. Ale jeszcze właśnie chciałam przeczytać. 12 rozdział, świetnie, tak, Ewa. 12 rozdział i werset drugi. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Tak. Oczywiście pytanie, gdzie tu jest uniwersalizm? No tak, ale proszę Klaudia bardzo. Znowu czytała o dwóch drogach, że jest wąska brama i czy szeroka brama, czy wąska droga. Tak. Ale gdy ja chcę głosić na przykład o Chrystusie Ewangelię, gdy ja idę do przeciętnego obywatela w Polsce i chcę z nim rozmawiać o Bogu, on mi mówi tak, to jest moja prywatna sprawa, w co ja wierzę, kiedy ja będę świętował, kiedy nie będę świętował. Tak. I właśnie można by powiedzieć o tym, że wszyscy będą zbawieni. Ja się zgadzam, że Pan jest królem i władcą wszystkiego całego. Nawet w pięknych słowach jest powiedziane w Jana 3,16, albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna dał, ale dał za wszystkie, za całą naszą ludzkość. No ale jeżeli ja głoszę, a ktoś odrzuca, no to co? To nie chce się przyznać do Chrystusa. No to jaki tu będzie ten pluralizm, uniwersalizm, skoro na przykład gada się głupoty o jakichś piekłach, o czymś, czego w życiu nie ma. Tak. Żeśmy to powiedzieli, nawet przykładyśmy powiedzieli, że jeżeli ktoś tonie, a podjedziemy z łódką do niego, a on odrzuca, ja nie potrzebuję ratunku, to co możemy dla niego uczynić? No nic nie możemy uczynić. Tak samo jeżeli do kogoś podchodzimy, tak jak Ryszardzie mówisz, i mówimy, że taka jest prawda o zbawieniu, oczywiście. On mówi, a to jest moja prywatna rzecz. Ale słuchajcie, ale tym bardziej, przecież ja jestem żywym przykładem, co Ewunia mówi nawet, że ja powinienem chodzić do więzienia, głosić Słowo Boże, bo Pan wyrwał mnie z tego bagna. Ja jestem żywym przykładem, że byłem w więzieniu, siedziałem, a kto mnie wyrwał? Pan mnie wyrwał. Ja tam w więzieniu, będąc zamkniętym, byłem wolny, co uważano, że ja jestem świrem. Dlatego, że ukochałem Chrystusa. I Pan mnie uwolnił. A jeżeli mnie uwolnił, należę do Niego, mam prawo głosić. A jeżeli ktoś mówi, że ja głoszę herezję i jeszcze mi twierdzi, że to jest jego prywatne życie, to później, gdy wróci Chrystus, to on co? Powie, Rysiek mi mówił Chrystus. To, a ja powiedziałem, to jest moja prywatna sprawa. Jeżeli ja się wstydzę Chrystusa dzisiaj, teraz, wobec całych ludu, no to co? Pan przyzna się do mnie? No nie przyzna się Pan do mnie. Wydaje mi się, Ryszardzie, że to już podkreśliliśmy. No. Że jeżeli ktoś odrzuca, to jest jego wola. Bóg obdarzył człowieka wolną wolą. Klaudia. Ale też pomyślmy w taki sposób, że gdyby na przykład ten uniwersalizm, tak, że wszyscy będą zbawieni niezależnie od tego, co robią, jak się zachowują, to ja bym wtedy, jak miałabym rozmawiać na przykład, nie wiem, z człowiekiem, którego ktoś skrzywdził i teraz powiem, no wszyscy będą zbawieni, ty będziesz zbawiony, człowiek, który cię skrzywdził, będzie zbawiony, tak niezależnie od tego, co robicie i jak się zachowujecie, to nie zgadza się zupełnie, on oczywiście może być zbawiony, jeśli tak, podda się Chrystusowi, ale to nie jest tak, że po prostu Chrystus umarł, teraz wszyscy, każdy jest zbawiony. Jeżeli każdy by miał robić to, co mu się
za przeproszeniem, żywnie podoba, to co to byłoby na tym świecie? Jakby to wyglądało? No, to jest inna rzecz. Dlatego też kolejna część mówi nam o czym? Że do zbawienia potrzebna jest co? Albo co gwarantuje nam zbawienie? Według Ewangelii Jana, 3:17, możemy nawet odczytać. Proszę bardzo, Ewangelii Jana, 3:17. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Tak, jest powiedziane, że na świat przyszedł Jezus Chrystus, aby ten świat zbawić. W jaki sposób ten ktoś może być zbawiony? Przyjmując ofiarę Chrystusa, którą tak. Chrystus złożył przyjmując, za nasze grzechy. Przyjmując zbawienie, przyjmując Jego ofiary. Tak często podkreślamy, że zbawienie dla nas jest za darmo. To prawda, że dla nas ona jest za darmo. Ale za zbawienie zapłacona została najwyższa cena, jaką w wszechświecie mogła być złożona. A teraz kolejne rzeczy. Czy mamy w Piśmie Świętym, bo dla nas Pismo Święte jest tu autorytetem, czy mamy w Piśmie Świętym dowody na to, że byli ludzie nawet w złym czasie zbawieni? Na przykład pomyślmy o czasach przedpotopowych. Jest opisane, że w Księdze Rodzaju 16:11-13. No w czasach przedpotopowym to jedynie został uratowany Noe i jego rodzina, bo reszta ludzi zgrzeszyła. Nawet Pan w swoim sercu rzekł, że zasmucił się, że po co stworzyłem ten ludzki rodzaj. A Noe nie zgrzeszył? Bo jest powiedziane, że ci, którzy zgrzeszyli, nie byli uratowani. A czy Noe był idealny? Noe był posłuszny Słowu Bożemu. No jak jeżeli on na pustyni budował arkę, inni się śmieli, ale on wierzył Bogu. Tak. Zgoda. Dlatego, że Noe przyjął ratunek, który zaoferował mu Bóg. Oczywiście. Czy jeszcze jakieś inne przykłady możemy wymienić? Ja bym powiedziała, że w każdym czasie Pan Bóg zawsze miał swój wierny lud. Niezależnie od tego, co się działo, jak wiele zła było na świecie, zawsze była chociaż jedna, dwie, trzy osoby, które pozostawały mu wierne. Czy właśnie w czasach przedpotopowych, czy w czasach Izraela, kiedy Izraelici całkowicie odchodzili czasami od Boga. Tak? Czy w czasach chociażby nam bliższych, kiedy mamy reformację, tak? Kiedy też byli ludzie, którzy studiowali Pismo Święte i chcieli tą prawdę odkryć. Także w każdym czasie Bóg ma swoich ludzi. Tak jest. Którzy przyjmowali ratunek, który zesłał im Bóg, mimo to, że to byli ludzie też upadli grzeszni, ale polega na tym, że oni przyjęli ratunek. Na przykład możemy też przytoczyć przykład z życia Lota. Nie? Tam były tak straszne, złe rzeczy. A jednak z tego miasta, który taki los spotkał, został uratowany. Kto został uratowany? Lot. Lot został uratowany. Jego żona i dwie córki, tylko w tym, że żona nie posłuchała. Oczywiście. Do końca nie była wierna. I on popełniał pewne błędy. Nawet trudno powiedzieć, jakie to były błędy, dość odrażające oczywiście błędy. A mimo wszystko, że przyjął ratunek, uwierzył, został uratowany. I dlatego też nie możemy powiedzieć, że na świecie są idealni ludzie. Dlatego też w naszym studium podkreślamy, że grzesznicy będą dlaczego uratowani? Bo nie ma sprawiedliwego, też czytamy w Biblii, ani jednego. Dlaczego będą uratowani? Dzięki Bożej łasce. Myślę, że to jest warte podkreślenia, tak. Że Pan Bóg nie ratuje ludzi idealnych, takich, którzy nie grzeszą. Tak? My nie musimy czekać, ja nie muszę czekać, że będę idealna i nie będę grzeszyć, żeby do Boga przyjść. Tylko właśnie wtedy, kiedy jestem taka grzeszna, przychodzę do Boga i On mnie zmienia, tak? I On daje mi swoje zbawienie. Tak. Ale właśnie jest to, że muszę przyjść
do Boga. No tak. Muszę być świadoma tego, że jestem grzeszna, że popełniam grzechy. Tak jest. Bo jak jestem skazany na śmierć, czy grozi mi utonięcie, to muszę rękę wyciągnąć do tego kogoś, który chce ratować. Co? A Pan Bóg, słuchajcie, bo mi się przypomniało ostatnio, wierzę, że Pan Bóg cały czas nam służy, do nas ręce wyciąga. Bo zobaczcie ostatnio wieczerze, jak Piotr mówi, nie, Panie, nie będziesz mnie umywał. A on powiedział, Chrystus, że jeżeli Ciebie nie umyję, nie będziesz należał do Królestwa. I chodzi mi o to, że Pan Bóg każdej godziny, każdej dnia, każdemu chce pomóc, ale człowiek jest taką przekorą, że sam zawsze coś kombinuje, a później jak już nic nie może, to wtedy wraca do Boga. I nawet w słowie jest pięknie powiedziane, że niektórzy chcą swoimi uczynkami, czynami sami się zbawić. A przecież jest pięknie napisane, albowiem darmo z łaski jesteście zbawieni. Nie z was, lecz Boży to dar. I zobaczcie, jaka jest miłość Pana, że On zawsze, ty zgrzeszysz, upadasz, a Pan Bóg zawsze stoi, czeka i podnosi ciebie i znowu mówi, ty Rysiaczku, nabroiłeś, ale ja nadal cię kocham. Zobaczcie, jaka jest wielka miłość Pana tak, Boga. Ale przy okazji to jest prawdą i to podkreślamy, że zbawienie jest tylko z łaski, nie z uczynków, a nie z uczynków. Ale zapominamy czasem o wierszu 10, bo tutaj cytowany jest list do Efezjan, drugi rozdział od 8 po 10. Ryszard tutaj cytował ten wiersz, ale 10 co mówi? Może przeczytajmy, bo na to też musimy zwrócić uwagę. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Tak jest. Musimy również to podkreślić, że to, że jesteśmy łaską zbawieni, jest to dar Boży, to jednak przyjęcie tego daru coś w naszym życiu czyni i ma czynić. Że Jego dziełem jesteśmy stworzeni przez Jego łaskę. Do czego? Do dobrych uczynków. I dlatego też musimy podkreślać to, że jesteśmy wezwani do dobrych uczynków. Zbawieni z łaski, tylko z łaski. Ale jeżeli tą łaskę przyjmujemy, ona wywiera jakiś wpływ na nasze życie? Oczywiście. Tak? Jaki wpływ wywiera? No jeżeli przyjmujemy prawdę o Jezusie Chrystusie, jeżeli przyjmujemy Jego to, że On jest naszym Zbawicielem, że jedynie przez Niego możemy być zbawieni, to wiemy, jak należy postępować i jak mamy, co mamy czynić. Tak jest. To wychodzi automatycznie. Oczywiście, tak jest. No i wierni jesteśmy Jemu Słowu. Jeżeli dał nam Słowo swoje, dał nam przykazania i powiedział, że ma być tak, tak, to żeby człowiek tego nie zmieniał, żeby jak mi się widzi, że który dzień chcę świętować, teraz ja będę świętował, który dzień ja będę coś czynił, jak gdybym ja był Panem tak, sam dla siebie. Ta łaska coś w naszym życiu czyni. To jest tak, jak czasem przyrównuje się, jak jest dynamit, no to jak on wybuchnie, to kruszy skały. Także łaska oczywiście następnie zmienia nas, zmienia nasze serce. Tam podawaliśmy przykłady Rahab. Ona złe życie prowadziła. Ale czy ona w dalszym ciągu to życie praktykowała? To nieczyste, niemoralne? Nie, no skąd? Oczywiście. Ona się zmieniła. Tak jest. Przypominamy sobie też ten piękny przykład, kiedy do Jezusa Chrystusa przyprowadzono niewiastę. I co powiedziano? Że taką to tylko można co? Ukamienować. Ukamienować. A co Chrystus powiedział? Że niech kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Bardzo dobrze. Co jeszcze powiedział do tej niewiasty bezpośrednio? Idź i odtąd nie grzesz. Tak jest. Gdzie są ci, którzy cię potępiali? Tak. I Chrystus powiedział, i ja cię nie potępiam. Czyli tu był ten dar łaski zbawienia. Ale następnie powiedział co? To, co było podkreślone. Tylko idź. I nie grzesz więcej. Nie grzesz więcej. I dalej takie samo życie prowadź. Nie. Nie grzesz oczywiście więcej. I to również musimy podkreślić, że jeżeli prawda o zbawieniu dociera
to ta prawda, ta łaska coś w naszym życiu ma czynić. Jeżeli to wszystko jest takie wspaniałe, że zbawienie jest darem łaski, że to Chrystus za nas umarł, no to skoro dowiedzieliśmy się, to do czego jesteśmy powołani? Do misji. Do misji. Na czym polega ta misja? Nasza misja polega na przekazywaniu tej wiedzy, którą mamy, innym, tak? Bo my wiemy więcej od innych, więc mamy, można powiedzieć, skarb. Tak. I teraz musimy się dzielić, żeby inni, którzy tej wiedzy jeszcze nie mają, też ją posiedli. W liście Piotra jest taki piękny tekst, że wy jesteście wybranym królewskim naczyniem, abyście opowiadali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej światłości. Czyli mamy iść nie tyle zbawiać ludzi, bo jakbyśmy podkreślili, jedynym zbawicielem jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus. Jezus Chrystus. Świetnie. A naszym zadaniem jest co? O tym zbawieniu mówić. Mówić. Tak. Przekazywać. Tak. Czyli naszym zadaniem nie jest zbawiać. To było podkreślone. Ale naszym zadaniem co jest? Mówić, jak wspaniały jest Pan. Mówić o tym zbawieniu. Słusznie mówić, jak wspaniały jest Pan. Czyli mówić o Jezusie Chrystusie. Mówić o tym zbawieniu. I nasza lekcja mówiła, że w czasie tym tak poważnym końca przed powtórnym przyjściem, że będzie tak, że poselstwo zbawieniu do ilu ludzi dotrze? Do wszystkich. Do wszystkich. Do wszystkich ludzi oczywiście dotrze. A jeżeli w przeszłości, coś mnie podkreślali, nie do wszystkich dotarło, to jak Bóg tych ludzi potraktuje? Tak, że będzie ich rozgrzeszał z tego, co Duch Święty w ich sercach wypisał. Tak. Ile światła zostało im przekazane, co oni z tym światłem uczynili. A Bóg, który jest wszechmogący, też jeszcze jedno wie, jakby ci ludzie się zachowali, gdyby poznali. Zgoda, gdyby pełne światło do nich dotarło. A tym bardziej, że Pan Bóg nie chce z ludzi niewolników robić. On na siłę nikogo nie przymusza. On tylko mówi, jak wspaniale jest z nim być i żyć. Czy będzie z niewolnika pracownik? Nie będzie. Tak. I dlatego jest powiedziane, że my jesteśmy obdarzeni czym? Wolną wolą. Wolą. Tak. Jest to nam zaoferowane i od nas zależy, czy to przyjmiemy, czy nie, czy zgardzimy. A ja bym się jeszcze raz tak w zakończeniu nie martwił o tych tak bardzo ludzi, do których prawda nie dotarła. Ale ja bym się, powinniśmy bardzo martwić się o tych ludzi, jakich? Obok siebie, o swoje rodziny, o swoje dzieci, o swoje wnuki, które słyszą, a jednocześnie mówią, tak, że jeszcze mamy czas, jeszcze tak, mamy czas. A Pan powiedział, że wróci jak ten złodziej w nocy. Nie wiadomo o której porze, a może za godzinę, a może za rok. Nie mamy czasu. My cały czas musimy z Panem być i trwać przy Nim. Tak, czyli przede wszystkim mamy martwić się o tych ludzi, do których prawda dotarła, dociera, a jednak tą prawdą lekceważymy. Ale cieszmy się, że zawsze byli tacy ludzie i dzisiaj jest, oby ich było jak najwięcej, gdy prawda do nich dotarła, że przyjęli. Co, Ryszard, jeszcze chciałeś powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że mamy się cieszyć tak, że kiedyś spotkamy swoich dziadków, swoje mamy, swoich tatuśków, swoich stryjów, a to jest najpiękniejsze, Pan obiecał. I spotkamy ich dzięki łasce Bożej. Jedynie, co mają do zawdzięczenia, to to, że łaska ich Jezusa Chrystusa zbawiła. I za to uważam, że chcemy przede wszystkim podziękować za ten dar łaski zbawiennej, który doznaliśmy, jak również prosić, aby Duch Święty nas użył do tego, abyśmy o tym zbawieniu i o tej łasce mogli mówić. Podziękujmy w modlitwie za to. Panie Boże, chcemy podziękować Ci za ten czas studium,
ale przede wszystkim chcemy podziękować Ci za zbawienie, za to, że Ty przyszedłeś na ten świat, ofiarowałeś swoje życie i dzięki temu my możemy być zbawieni. Prosimy Cię w szczególności o to, abyś Ty, Panie, kierował nas Twoim Duchem Świętym, abyśmy swoim życiem, swoimi słowami mogli innym ludziom przekazywać tę wspaniałą nowinę o Tobie, o Twoim zbawieniu, o tym, że każdy ma możliwość zbawienia i bycia z Tobą, Panie, i życia z Tobą na wieki. Pozostań z nami i prowadź nas każdego dnia. Prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Serdecznie dziękuję widzom za to kolejne studium. W tym kwartale studiowaliśmy tematy biblijne na temat misjonarzy, biblijnych misjonarzy. Dziękuję też i moim współpracownikom, którzy wraz ze mną dzisiaj byli, przekazywali pewne prawdy. Niech Bóg będzie szczególnie ubłogosławiony.